Witam, dzisiaj porozmawiamy o Naruto Uzumakim. Zapraszam. Standardowo oto jeden najlepszy komentarz poprzedniego odcinka. Dziękuję też wspierającym za pieniążki. W poprzednim filmiku chciałem, abyście zostawili łapkę, bo YouTube psuł mi zasięgi i zrobiliście mega różnicę. Chyba już wróciłem do łaski YouTube'a, więc więcej nie będę prosił o łapki. Dzięki. Zacznijmy jak zwykle od początku. Jak widzicie po tytule nazwałem Naruto głąbem, który okazał się geniuszem. Myślę, że nie ma trafniejszego stwierdzenia co do tej postaci. W zasadzie w momencie, w którym go poznaliśmy, nie potrafił nic, ale tak dosłownie nic. Był klasowym błaznem, który chciał się nawalać z najsilniejszym gościem w klasie. To jakby Pujan chciał się bić z Tigerem Bonzo. Wiadomo, że Tiger jest górą, a reszta jest dołem. Tak więc w zasadzie człowiek, który nic nie potrafił, w zastraszającym tempie się wzmocnił. Zobaczcie tylko to. W pierwszym odcinku nie potrafił zmienić się w inną osobę, a następnie po ukradnięciu zwoju nauczył się Kagebunshin no Jutsu, które powinno być dla niego poza zasięgiem. W drugim odcinku, niedługo po tym jak został geninem, pokazał, że potrafi stworzyć klony, a później jeszcze użyć na nich przemiany. W trzecim udało mu się przechytrzyć Sasuke i się w niego przemienić, a jeszcze kilka dni przedtem tego nie potrafił. Mógłbym analizować tak każdy odcinek z osobna i prawie w każdym coś bym znalazł. Myślę jednak, że już przedstawiłem swój punkt widzenia. Naruto po prostu z dnia na dzień stawał się lepszy. Żeby nie było, że tytuł filmiku to jakiś bait, to powiem tylko, że uważam Naruto jednocześnie za głąba i za geniusza. Dlaczego? Już wyjaśniam. Naruto jest głupkowaty i to w sumie w tej postaci jest najlepsze. To, że jest nieprzewidywalny, nigdy nie wiadomo co tym razem odwali, najbardziej widać to właśnie w pierwszej serii, ale nie o tym dokładnie chciałem mówić. Otóż nie jest on nadzwyczajnie inteligentny. Słabo mu przychodzi nauka nowych rzeczy, w zasadzie najczęściej nie analizował co będzie najlepsze, aby pokonać przeciwnika, tylko leciał na pałę, choć z czasem to się zmieniało. Dodatkowo chyba zawsze kieruje się emocjami i dzięki temu łatwo go sprowokować. To wszystko w późniejszym czasie się zacierało, tak więc Naruto z czasem stawał się mądrzejszy i inteligentniejszy. Z drugiej strony mamy jego umiejętności do uczenia się nowych technik. Tak jak w przypadku wiedzy teoretycznej, która też jest ważna, no co tu dużo mówić, nie szło mu najlepiej. Tak poznawanie coraz to nowszych jutsu szło mu jak z płatka. W zasadzie w mgnieniu oka nauczył się Kagebunshin no Jutsu. Niewiele później walczył z Nejim na egzaminie i już wtedy w małym stopniu potrafił kontrolować czakrę Kyubiego. Dzięki temu wygrał z nim walkę. Bardzo niewiele później walczył z Garą, który był kilkukrotnie silniejszy, ale dzięki sprytowi, wytrwałości i koniec końców przywołania, a później jeszcze zmianie Ganma Bunty w Kurame, wygrał. To wszystko w tak krótkim czasie. Następnym jego krokiem milowym było nauczenie się Rasengana. Ponownie, chłopak miał problemy ze zrozumieniem zasad, które narzucił mu Jiraiya, ale odkrył swój własny sposób na jego stworzenie. Mimo, że nie trwało to dzień czy dwa, nauczył się wszystkich trzech kroków i udało mu się stworzyć pierwszego Rasengana. Nauczył się go znacznie szybciej niż jego ojciec, który przez 3 lata uważał, że nie jest on dokończony. Mimo tego, że Minato był znacznie bardziej utalentowany czy inteligentniejszy niż Naruto. Dzięki tej technice Naruto nawet w pewnym sensie przewyższył swojego rywala, tworząc nieprawdopodobnie większą dziurę w zbiorniku wodnym czy co to tam było. Niedługo później walczył właśnie z Sasuke w Dolinie Końca, gdzie co prawda poległ, ale stawiał mu konkretny opór. To wciąż ten sam Naruto, który jeszcze kilka miesięcy temu miał problemy ze stworzeniem swojego klona. Niewiarygodne. Tak w zasadzie skończyło się pierwsze Naruto. Podsumujmy ten okres jego życia. Na początku można śmiało powiedzieć, że Naruto nie potrafił nic. W kilka miesięcy był w stanie w malutkim stopniu używać czakry Kurame, nauczył się Kchiyose no Jutsu, potrafił używać Rasengana, nie mówiąc już o Kagebunshin no Jutsu. Dorósł przez ten czas, jednak ciągle był tym samym głupkowatym Naruto, który byłby w stanie dla psikusa przetransformować się w kobietę i wchodzić do damskich łaźni. Tutaj już przechodzimy do Naruto Shippuden, czyli w dużej większości ciekawszej części. Naruto wrócił do wioski, wyrósł, zmienił się, a mimo to jedno z pierwszych rzeczy, które robi, to chce się zmierzyć z Konohamaru na ich Orioke no Jutsu. Cały Naruto. Przez jakiś czas nie pokazywano nam zbyt wiele informacji o Naruto co do jego postępów, jednak dało się zauważyć w walce Kakashiego i Naruto przeciwko Deidarze oraz w walce Naruto przeciwko Orochimaru, Naruto wciąż nie potrafił zbytnio kontrolować swojej ogoniastej bestii.
tej pierwszej walce podczas wściekłości Naruto zmienił się w powłokę lisa z dwoma ogonami, a w tej drugiej w powłokę lisa z czteroma ogonami. Jakiś czas później na szczęście widzimy większe przemiany naszego głównego bohatera. Po kolejnym nieudanym sprowadzeniu Sasuke do wioski, Kakashi radzi Naruto stworzyć nowe jutsu. Jednak aby ograniczyć czas z miesięcy czy nawet lat, używa on klonów. Trening ten był strasznie ciężki, gdyż Naruto czasem uwalniał czakrę Kyubiego, którą na szczęście tłumił Yamato. Naruto w końcu udało się stworzyć nową technikę, Rasen Shuriken, której użył na Kakuzu. Niestety pierwszym razem nie wypaliło, a dopiero drugi atak przyniósł efekty. Niestety, ta technika niosła też swoje konsekwencje dla użytkownika, dlatego została zakazana. Jak dobrze wiemy, później będzie jej normalnie używał. W zasadzie później w kwestii siły niezbyt dużo się dzieje, jednak ten filmik nie jest tylko o Shide, dlatego przytoczę tutaj też ważne wątki w jego życiu. Z racji, że Konoha dowiedziała się o tym, że Sasuke zabił Orochimaru, postanowili, że to dobry moment, aby spróbować ściągnąć go z powrotem do wioski. Z tego też powodu został stworzony nowy oddział 8 osób, który składał się z Naruto, Kakashiego, Yamato, Hinaty, Saya, Sakury, Shino, Kiby oraz Akamaru. Podczas poszukiwań Naruto udało się trafić na Itachiego, który chciał z nim tylko porozmawiać. Zapytał on go, kim dla niego jest Sasuke oraz co zrobi, jeśli kiedykolwiek jego rywal będzie chciał zaatakować wioskę. Odpowiedział mu, że jest dla niego jak brat, lepszy niż Itachi, oraz że będzie bronił wioski bez zabijania Sasuke. Itachiego zadowoliła ta odpowiedź i dał Naruto kruka, który posiadał Sharingana Shisuiego, aby mu w tym pomóc. Jak wiemy, posłużył do czegoś innego. Kolejnym ważnym momentem w życiu Naruto była śmierć Jirai. Był to bez wątpienia jeden z najsmutniejszych okresów w jego życiu, jak i w sumie w całym anime. Po pomocy odszyfrowania wiadomości Jirai, Naruto postanowił się wzmocnić kolejny raz. Udał się więc na górę Myoboku, w której uczył się senjutsu, czyli techniki pozwalającej zebrać energię naturalną wokół użytkownika. Dzięki temu mógł on znacznie podnieść swoje umiejętności. Po jakimś czasie ćwiczenia ponownie z klonami, aby ograniczyć czas, udało mu się osiągnąć perfekcyjny tryb mędrca, który mógł wykorzystać w nadchodzącej walce z Painem. Wszyscy dobrze wiemy, jak ta walka się skończyła, jednak co trzeba zaznaczyć, to to, że Naruto świetnie sobie poradził z Painem, mimo tego, iż uważam, że gdyby nie fabuła, to by przegrał. W każdym razie walka kultowa, nawet był w stanie jako tako porozmawiać ze swoim ojcem, dzięki któremu nie zerwał pieczęci 9-ogoniastego. Następnie, gdy już pokonał Paina, znalazł Nagato i użył na nim Talk no Jutsu. Nagato zobaczył determinację Naruto do stworzenia lepszego świata, dlatego też poświęcił swoje życie, aby wskrzesić wszystkich, których zabił w Konoszce. Gdy Naruto wrócił do wioski, został okrzyknięty bohaterem. Następnie był ponownie pościg za Sasuke, ten w którym walczył z Danzo. Zanim jednak to się stało, to wydarzyła się inna rzecz. Sakura zyskała od widzów kolejną dawkę nienawiści, wyznając Naruto fałszywie miłość, po to, żeby ten przestał gonić Sasuke. Mówi to dlatego, że to był cios dla Naruto, no i dlatego, że Sakurwę powinno się jebać. Później finalnie Naruto znalazł Sasuke, gdzie po walce z Danzo jeszcze raz zderzyli się Rasenganem i Chidori. Jakiś czas później Naruto został wezwany na górę Myoboku przez Fukasaku, a ten przepowiada mu, że spotka ośmiornicę oraz będzie walczył z młodym mężczyzną o potężnych oczach. Naruto otrzymał wtedy też klucz do pieczęci Kyubiego. Wysłano go później na wyspę w krainie błyskawic. Udał się tam z Yamato, Gajem i Aobą. Tak jak głosiła przepowiednia, Naruto spotkał ośmiornicę, którą okazał się Killer Bee, Jinchuriki 8-ogoniastego, który posiadał pełną kontrolę nad swoją bestią. Naruto poprosił Killera Bee o to, aby ten go trenował, jednak ten odmówił. Pomógł mu Motoi, który zabrał go nad wodospad prawdy, w którym Naruto musiał walczyć ze swoją złą wersją. Powiem szczerze, że to jeden z najlepszych momentów jego treningu nad opanowaniem Kyubiego. W końcu po kolejnej próbie Naruto udało się zaakceptować swoją złą połówkę, a następnie Killer Bee wziął Naruto do specjalnego pokoju w świątyni, gdzie miał walczyć z Kuramą o jego czakrę. Podczas tej walki ogoniasta bestia stawiała opór, z którym Naruto sobie nie radził, jednak pomogła mu jego matka, która się tam pojawiła jako duch i Naruto mógł z nią porozmawiać, tak jak przedtem właśnie z ojcem. Kolejny bardzo fajny moment w anime. Koniec końców udało mu się ujarzmić Kyubiego i używać jego mocy.
Ponownie głuptas, który no nie grzeszy inteligencją, wzmocnił się niebywale. W zasadzie niewiele później Naruto wyruszył pomóc na wojnie, o której przedtem nawet nie wiedział. Stoczył tam naprawdę wiele walk, ale wszystkich nie będę wymieniał, bo jeszcze się okaże, że ten filmik będzie trwał jakąś godzinę. Powiem tylko o tych najważniejszych. Naruto i Killer Bee trafili na walkę z Nagato i Itachim i choć ta walka nie była jakoś mega ważna dla samego Naruto, bo za wiele tam nie zrobił, to przypominam ją z tego względu, że kruk, którego umieścił w nim Itachi, wyszedł po to, żeby właśnie Itachiego wyciągnąć spod władań Edo Tensei. Koto Amatsukami miał być przeciwko Sasukowi, ale dobrze się stało, bo na szczęście Naruto nie potrzebował tego kruka. Kolejnymi walkami były walki przeciwko ogoniastym bestiom, które kontrolował Tobi. Walka ta nie była wcale łatwa, ale jakoś udało im się to wygrać. Podczas tej walki dziewięcioogoniasty przestał też się opierać Naruto i zaakceptował go jako partnera. Chciał też, żeby ten zwracał się do niego po imieniu, czyli Kurama. Wojna była długa i nudna, więc zamiast przedstawiać wszystko po kolei, streszczę tylko rzeczy do minimum. Tak więc, lecimy. Naruto zniszczył maskę Tobiego, postanowił ochronić zjednoczone jednostki Shinobi, dał czakrę Kyubiego dla zjednoczonych jednostek Shinobi, Sasuke przybył na wojnę, drużyna siódma znowu w komplecie, Naruto i Sasuke atakują Obito, Naruto i Minato łączą siły i wspólnie używają mocy Kuramy, Naruto i Sasuke dalej atakują Obito, tym razem go pokonują. Madara wyciąga Kuramę z Naruto, Naruto prawie umiera, jednak Obito go ratuje, Naruto i Sasuke otrzymują nową moc od Hagoromo i tutaj się zatrzymamy. Poprzednie rzeczy przyspieszyły i powiedziałem tylko ogólnikowo z tego względu, że na wojnie było tego aż za dużo i większością osobiście żygałem już po jakimś czasie. Jednak dostaliśmy pewien przerywnik w postaci historii Hagoromo. Okazało się, że Sasuke jak i Naruto są wcieleniami jego synów, Indry i Ashury. Po wysłuchaniu wszystkiego ofiarował on im swoją moc, dzięki której mieli teraz jakiekolwiek szanse z Jubi Madarą. Koniec końców w zasadzie nie byli sobie w stanie z nim poradzić, a Madara został pokonany przez Zetsu, który wykorzystał go do przywołania Kaguyi od Sutsuki. Ponownie musieli zmierzyć się z jeszcze większym zagrożeniem i co tu dużo mówić, w końcu im się udało. Osobiście nic w tej walce nie widziałem ciekawego, więc ją olejemy. Po tym wszystkim doszło do jeszcze jednej walki i ją chętnie opiszę. Ostateczna walka Naruto i Sasuke. W zasadzie przez tą całą wojnę byli oni już wycieńczeni, jednak postanowili walczyć dalej. W tym momencie dostaliśmy bardzo intensywną i ciekawą walkę taijutsu. Jeden i drugi dawali z siebie wszystko, aby wygrać, jednak jechali ciągle na oparach czakry. Koniec końców wyszło na to, że był remis, a cała walka skończyła się na tym, że obydwaj stracili swoje ręce. Dodatkowo Naruto w końcu po latach udało się przekonać Sasuke do swojej racji. Dzięki temu jako tako Sasuke wrócił do wioski, a po wszystkim żyli długo i szczęśliwie. No prawie. Co nastąpiło później to to, że Naruto w końcu miał przestać być geninem, dlatego też Kakashi zastanawiał się, czy nie awansować go na Jonina. Niestety Naruto nigdy nie przystąpił ponownie do egzaminu Chunina, więc musiał ukończyć 2-letnią szkołę. Następnie mamy potężny skok w historii. Naruto wziął ślub z Hinatą i spłodził 2 dzieci. Dodatkowo został Hokage i jego poczynania możecie śledzić w fantastycznym anime Boruto. Serdecznie polecam. Tak naprawdę to nie. Podsumowując całość, Naruto aż do Boruto był niezbyt inteligentny, jeśli chodzi o naukę. Koniec końców wyszedł na ludzi. Za to od zawsze dzięki wytrwałości i umiejętności przyswajania nowych technik wzmacniał się z dnia na dzień. Zabawne, że świat mu dał tyle możliwości mimo tego, że był tylko marzycielem. Przez lata nauczył się wielu rzeczy, których używać będzie pewnie do końca swojego życia. Są to oczywiście klony, Chiyose no Jutsu, Rasengan czy jego milion odmian, Senjutsu i jeszcze tryb Lisa. To co było tylko głupim gadaniem na początku, czyli że zostanie Hokage i wszyscy będą go szanować, też się ziściło. Brawo. To już by było na tyle w tym odcinku, zapraszam na fanpage'a i Discorda, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!